Jeśli kochasz polskie marki modowe, doskonałe składy i wyjątkowe tkaniny i szukasz czegoś nowego, zapraszam Cię na nowy odcinek, w którym poznasz prawdopodobnie nieznane dla Ciebie polskie marki modowe, które szyją wyjątkowe i unikatowe ubrania. Zapraszam Cię do oglądania. Moje drogie, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to na pewno słyszałyście już, jak zapowiadam ten odcinek. Natomiast okazało się, że tych ubrań z polskich mark modowych mam na tyle dużo, że postanowiłam, że ten odcinek podzielę na dwie, maksymalnie trzy części. Dziś podzielę się z Wami markami, które już znam, które mogę Wam polecić i które wielokrotnie u mnie widzieliście. Zrobimy sobie takie mierzymy, pokażę Wam na zdjęciach oraz tutaj, jak to wszystko leży, jaka jest moja opinia i jak przebiega proces zamówienia. Mam nadzieję, że to wideo będzie dla Was pomocne i już nie przedłużając, zabieramy się do przedstawiania moich pięknych rzeczy. Mam nadzieję, że pokochacie te marki tak samo jak ja i zaczerpniecie przede wszystkim mnóstwo inspiracji, bo niestety na polskim YouTube ciągle widzę te same marki, które się przewijają, nie ma tu żadnych nowości, więc tu poznacie prawdziwe perełki i unikaty. Na początek zaczniemy od stosunkowo młodej polskiej marki modowej, która powstała w tym roku i jest to marka Rossel, czyli łudząco podobna do mojego niku. Wiem, że wiele z Was w ogóle myślało, że jest to moja marka, natomiast to jest po prostu taki czysty przypadek. I chciałam Wam tu pokazać wełniany set, który mam właśnie z tej marki. Skład jest tu iście doskonały, ponieważ mamy tu wełnę oraz podszewkę wykonaną z acetatu, więc są to tkaniny całoroczne, które będą oddychać i w odpowiednim momencie będą nas grzać bądź delikatnie chłodzić, bo jednak wełna ma doskonałe właściwości termoregulacyjne. Zestaw jest bardzo prosty, tkanina jest w prążki, natomiast odpowiednio wystylizowany robi naprawdę super efekt. Ja zimą noszę go właśnie najczęściej do muszkieterek, a na wiosnę planuję po prostu nosić go na gołe nogi do loafersów. Także z tego jestem bardzo zadowolona. Marynarka ma bardzo prosty krój, co zobaczycie na zdjęciach. Nie ma tu żadnych zbędnych dodatków, co właściwie też mi się bardzo podoba, ponieważ możecie tu spiąć dodatkowo tą marynarkę broszką bądź każdym innym elementem, jak tylko macie ochotę. Natomiast spodenki są na gumce. Więc super opcją jest też to, że mają szlufki, więc możecie sobie włożyć piękny pasek i naprawdę bardzo ładnie to wygląda i przede wszystkim jest bardzo komfortowy ten zestaw, bardzo wygodny, nic nie uciska, naprawdę świetny. Przechodząc dalej, kolejną marką, którą chcę Wam polecić i przedstawić, bo też pewnie nie jest Wam aż tak mocno znana, to marka Mint Label. Marka Mint Label właściwie teraz głównie sprzedaje za pomocą Instagrama. Na stronie rzadko pojawiają się nowości, nad czym sama ubolewam, bo uwielbiałam oglądać po prostu te nowości, a teraz trzeba być na bieżąco. Marka też jest zazwyczaj na zamówienie i są to bardzo ograniczone ilości, także jeżeli Wam się coś spodoba, to trzeba działać szybko i się nie zastanawiać. I ponownie są tu doskonałe składy. Ja dla przykładu mam tutaj tą sukienkę bardzo wyjątkową. Wiem, że to nie jest każdego typ, nie jest to każdego gust, natomiast ja uwielbiam takie ubrania po prostu w stylu, w klimacie Chanel, więc to zupełnie trafia w mój gust. Jeżeli chodzi o składy, to ponownie mamy tu doskonałe składy. Chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmiku dwie pelerynki, jedną marynarkę i właśnie tę sukienkę. I one, te rzeczy wszystkie również wykonane są z wełny, a podszewki są wiskozowe. Więc tak samo doskonały wybór. Ubrania nie są moim zdaniem szczególnie drogie jak za taką jakość i za tak unikatowe projekty. Także bardzo Wam polecam. Jeżeli jakimś trafem, jeżeli jakimś cudem otrzymacie jeszcze te pelerynki, to bierzcie je w ciemno, bo to jest produkt na lata, jest rewelacyjny, cudownie się nosi te pelerynki i one robią po prostu genialny efekt. Marka Milaya to marka, którą sama niedawno odkryłam, dlatego że ta marka się do mnie zwróciła z prośbą o współpracę, natomiast w tym filmiku nic nie jest sponsorowane. Tu miałam tą współpracę na Instagramie, z czego bardzo się cieszę, bo miałam okazję poznać markę, która tworzy produkty tak naprawdę na zamówienie. Jeżeli macie jakiś produkt w głowie i szukacie marki, która po prostu go stworzy z wybranych przez Was tkanin, to polecam szczególnie zwrócić się tutaj. Pani, która prowadzi tą markę, ma mnóstwo kontaktów w zakresie konstruktorów odzieży, więc na pewno spełni Wasze oczekiwania. A ja chciałam się tu z Wami podzielić koszulą,
która ma niezwykły materiał, ponieważ jest to jedwab, ale o splocie żakardowym. Więc jest to coś, z czym wcześniej się nie spotkałam, a jak wiecie, jedwab kocham i jedwabie w mojej szafie jest bardzo, bardzo dużo. Chciałam Wam tu pokazać właśnie, jak ten jedwab żakardowy wygląda, ponieważ jedwab znamy z tego, że jest właśnie taki, jaki mam na sobie dzisiaj, czyli opływowy, bardzo lekki. A tutaj ten jedwab jest sztywny, ma zupełnie inną fakturę, ale powiem Wam, że ta koszula robi niesamowitą robotę. Dodatkowo są tu przepiękne detale w postaci złotych, krytych guziczków. Wszystko pokażę Wam na zbliżeniach. Natomiast jest to marka, którą warto znać, jeżeli szukacie bardzo unikatowych, nietuzinkowych ubrań, a także takiej opcji szycia na miarę. Nieskromnie powiem, że tak naprawdę dzięki mnie te marynarki stały się na Instagramie bardzo popularne, a mowa tu oczywiście o marynarkach marki Zakład. Ja te marynarki poznałam dzięki mojej serdecznej koleżance, która również uwielbia doskonałe składy, polskie marki modowe i poleciła mi ten żakiet, a następnie ja polecam go Was, no i po prostu teraz każdy poleca te marynarki, ale bardzo się cieszę, bo są one fantastyczne, posiadam je w dwóch kolorach, w bieli i w czerni. Tutaj również skład to wiskoza, przepięknie się układają, tak naprawdę tą czarną mam już chyba rok, na to wychodzi. Białą mam jakoś tak ponad pół roku. Nic się z nimi nie dzieje, doskonale wyglądają. Super opcją jest też to, że możecie je nosić po prostu tak. One są, jak widzicie, przepięknie taliowane. Są to krótkie marynarki, ale naprawdę bardzo ładnie skonstruowane, ale mają też pasek, którym możecie podkreślić talię. No i ja to uwielbiam. Ja uwielbiam podkreślać talię, co pewnie widać. I te marynarki są po prostu fantastyczne. Żałuję, że nie ma ich w większej ilości kolorów, bo pewnie skusiłabym się na wszystkie, ale cieszę się, że mogę mieć i białą, i czarną wersję. Bardzo Wam je polecam, jeśli jeszcze jakimś cudem ich nie macie, bo wiem, że naprawdę mnóstwo osób je teraz ma i poleca. No ale to dobrze, o to chodzi, żebyśmy się wymieniali tymi świetnymi markami. A jeżeli jeszcze nie śledzisz mnie na Instagramie, to zapraszam Cię tam serdecznie. Jestem tam codziennie, pokazuję mnóstwo moich stylizacji, znajdziesz tam mnóstwo inspiracji modowych i tego, jak zawsze wyglądać przepięknie, elegancko, kobieco, ale przede wszystkim czuć się też w tym wszystkim sobą. I dalej przechodzimy do marki, którą znam już ponad półtora roku i sumiennie coś tam sobie co jakiś czas dokupuję. Pokażę Wam dzisiaj tylko dwie rzeczy, może pozostałe pokażę w innej części, bo mam sporo rzeczy tej firmy, ale też bardzo chciałabym Wam polecić. Jest to marka Hair Season. Są to produkty wykonane z jedwabiu, chyba nie ma na stronie nic, co nie jest wykonane z jedwabiu. Ja jedwab uwielbiam i tak bardzo pokochałam tę bluzkę, że mam ją w dwóch wersjach kolorystycznych. Najpierw zakupiłam tę różową, która jest po prostu przepiękna, nosiłam ją bardzo często, a jak wiem, jedwab jest delikatnym materiałem, więc postanowiłam, że zakupię również drugą, żeby nosić je tak na przemian. To jest bardzo taki dosyć ciekawy krój, ale jednocześnie może być dla niektórych z Was trudny i może nie taki oczywisty, dlatego że mamy tutaj, jak będziecie widzieli tutaj na przybitkach, mocno zaznaczone ramiona, dosyć głęboki dekolt i jest to bluzka krótka. Więc żeby wyglądało to elegancko, proponuję zawsze stylizować to do spodni z wysokim stanem i wedle już Waszych preferencji, wedle pory roku też, w którą chcecie ubierać te bluzeczki, mogą to być klapki, botki, tak naprawdę tutaj już wybór zależy do Was. Chciałabym tu też przy okazji poruszyć jeden temat, ponieważ jak wiem, zazwyczaj te produkty szyte w Polsce są po prostu drogie i nie ma co się oszukiwać, koszty produkcji ubrań w Polsce są bardzo drogie, jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, dlatego tak naprawdę nie mam Wam tu nic super taniego do pokazania, ponieważ ja sama kupuję te ubrania bardzo, bardzo rzadko, raz na kilka miesięcy i tak powolutku sobie buduję tę garderobę składającą się z ubrań, które po prostu uwielbiam, jak widzicie. Jeżeli tylko coś mi się spodoba, to po kilku miesiącach dokupuję to w kolejnym kolorze, bo mi zależy, żeby mieć ubrania na lata, jak najlepszej jakości. Nie potrzebuję dużo ubrań, ale potrzebuję doskonałej jakości i wszystkie marki, które Wam dzisiaj przedstawiam, tą jakość ja i one na pewno Wam zagwarantują.
Natomiast, tak jak wspomniałam, nie są to tanie rzeczy. Ale co zawsze robię? Czekam na promocję. Jak taki typowy Janusz, czekam zawsze na promocje, na kody rabatowe. Nawet jeżeli te kody rabatowe są bardzo rzadko, tylko kilka razy do roku, to po prostu na nie cierpliwie czekam. Chyba że wiem, że coś bardzo szybko się wyprzedaje, jak w przypadku tej marki Mint Label, to tam nie czekam, tylko kupuję, jeżeli wiem, że to jest produkt, którego szukam i który wykorzystam. Natomiast na przykład w przypadku marynarek z zakład polecam Wam czekać na promocję, ponieważ koszt jednej marynarki bez promocji to jest około 700 zł, a po promocji, w zależności jaki to jest procent, jaka to jest akcja rabatowa, to zazwyczaj płacę tak za te marynarki 300-400 zł, więc uważam, że jak na polską produkcję i doskonałe szycie, jest to po prostu bardzo dobra i okazjonalna cena, więc Was również zachęcam do czekania po prostu na promocję, bo tak jest po prostu łatwiej sobie tą garderobę skompletować, jeżeli zależy Wam na polskich firmach. Oczywiście wiem, że są tańsze polskie firmy, natomiast przerabiałam tych firm naprawdę, naprawdę dużo i nie zawsze ta jakość idzie w zgodzie z tą ceną. Więc tutaj, choć te ubrania są drogie, to zapewniam Was, że są fantastycznej jakości. Ostatnią już marką, którą chcę Wam pokazać w dzisiejszym odcinku, bo tak jak wspominałam, będzie jeszcze część druga, a może i nawet trzecia, i to jest zupełna nowość w mojej szafie, natomiast już tą markę znam. Jest to marka Self Love. Jakoś pół roku temu, myślę, że nawet troszeczkę ponad, kupiłam z tej marki cardigan, który służy mi troszeczkę też za taki płaszcz. Jest to fantastyczna jakość. Przekonałam się, że te produkty są bardzo drogie, ale zdecydowanie warte swojej ceny. Ponownie, jeżeli szukacie jakości na lata, bo tak jak wspomniałam, u mnie to jest podstawa. Nie kupuję praktycznie w ogóle ubrań w sieciówkach, ale na ten temat nie będę się rozgadywać. Jeżeli chcecie, to nagram kiedyś dla Was taki odcinek, dlaczego praktycznie w ogóle nie kupuję w sieciówkach, bądź kupuję bardzo, bardzo rzadko i tylko w niektórych. Wracając już do marki Self Love, zdecydowałam się teraz na coś absolutnie przepięknego. Moi drodzy, jest to bluzeczka. Robi się tutaj już ciemno, ale mam nadzieję, że wszystko ładnie widzicie. Jest to bluzka wykonana z kaszmiru i z jedwabiu. Mamy tutaj 80% kaszmiru, 10% jedwabiu i 10% poliamidu. Jest to przepiękna, delikatna i ciepła koronka. Absolutnie nie gryzie. Jest naprawdę zachwycająca. Ja na tyle zakochałam się w tej bluzeczce, że planuję już zakup kolejnej w kolorze czarnym. Jak już zauważyliście, ja jeżeli coś bardzo polubię, to kupuję to może nie we wszystkich możliwych kolorach, ale dokupuję kolejne kolory, bo po prostu jeżeli widzę w czymś potencjał, wiem, że mogę to połączyć z tym i jeszcze z tym i wykorzystuję naprawdę na maksa te ubrania, to lubię mieć po prostu długie, powiedzmy, na zmianę. I chcę Wam opowiedzieć troszeczkę tutaj o konstrukcji tej bluzki. Wydaje mi się, że tutaj będzie widać ją lepiej. Jest to koronka, ale nie jest to taka bardzo delikatna koronka, jak może Wam się kojarzyć, dlatego że ja już kilka razy gdzieś tam zahaczyłam tą bluzkę i nic się z nią absolutnie nie dzieje. Z tyłu ma przepiękne guziki. I na początku, jak zobaczyłam te guziki, to byłam trochę przerażona, bo pomyślałam sobie, że kurde, ja mam ubrać tą bluzkę i wszystkie te guziki rozpinać, że w ogóle to mi zajmie milion lat. Natomiast to jest również przemyślane w tej marce. Z boku jest kryty zasuwak, którego absolutnie nie widać, a niesamowicie ułatwia on zakładanie tej bluzki, ponieważ rozsuwacie ten zasuwak i rozpinacie tylko kilka tych pierwszych górnych guziczków, które bez problemu same zapniecie bez niczyjej pomocy, no i jesteście gotowe. Z tej marki kupiłam również jedwabne spodnie. Spodnie, które dla niektórych z Was mogą się wydawać, że o nie, one są w ogóle nie w Twoim stylu. Ale wiecie co, ja mam na niej wizję, widzę je właśnie w lato, do klapeczek, do jakiejś takiej delikatnej, jedwabnej bluzki, jako taki luźny, niezobowiązujący outfit, gdzieś po prostu na śniadanie, więc bardzo spodobała mi się ta wizja i te spodnie są ponownie cudownie uszyte i przepięknie leżą. Na samym początku powiedziałam też, że opowiem Wam o przebiegu procesu zakupów, natomiast tak się tu rozgadałam, że opowiem w dużym skrócie w odniesieniu do wszystkich marek. I oczywiście wszystkie zamówienia ja składam internetowo.
ponieważ tak mi jest najwygodniej. Nigdy nie miałam z żadną z tych marek problemu z ewentualnym zwrotem bądź jakimiś takimi innymi problemami. Myślę, czy coś tu się z tych marek wydarzyło, ale absolutnie nie. Mogę Wam bez problemu polecić. Wiem, że czasem jest ten problem, że po prostu na te pieniądze długo się czeka w przypadku zwrotu, ale tutaj wszystko przebiegało sprawnie. W niektórych markach przyznam, że nic nie zwracałam, ale sam proces wysyłki, sam proces zakupu był przyjemny, bezproblemowy i faktycznie rozmiarówka ze strony sprawdzała się z tym, co otrzymujemy na żywo. Dajcie mi też proszę znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione polskie marki modowe, co mogłybyście mi polecić, co ma fantastyczne składy i w czym myślicie, że mogę się zakochać. Będę bardzo wdzięczna za wszystkie polecenia. Jeżeli też kupicie coś z mojego polecenia, to oznaczcie mnie na Instagramie, będzie mi bardzo miło i na pewno to udostępnię. Moje drogie, jeżeli jesteście chętne na drugą i nawet trzecią część odcinka o polskich markach modowych i produktach doskonałej jakości, to koniecznie dajcie mi znać. Robiłam jeszcze taki szybki przegląd moich ubrań i jednak znalazłam całkiem sporo w przystępnych cenach. Myślę, że takich spokojnie na każdą kieszeń, więc jeżeli będziecie tylko chętni na kolejne części, to widzimy się niedługo, a jeżeli nie będziecie chętni, to widzimy się w innych odcinkach na moim kanale. Koniecznie wpadnijcie na mojego Instagrama i życzę Wam pięknego dnia. Do zobaczenia!